W tej chwili trwają prace wykończeniowe. Termin realizacji sali przy Zespole Szkół nr 1 na ulicy Kosynierów jest przewidziany na koniec kwietnia, ale z tego co widać prace postępują szybciej, więc możliwe, że uda się ukończyć salę przed terminem. Co znajdziemy tutaj na tej sali? Oczywiście sala będzie również wyposażona w małe trybuny, to jest na około 120 osób, trybuny będą składane. Będzie dodatkowa taka mała salka, głównie do fitnessu, szatnie, całe zaplecze socjalne, pokój nauczycielski plus magazyny na sprzęt sportowy. A wymiary tej największej sali? Tutaj są wymiary 22 na 33. W tej szkole, to jest w sumie duża szkoła, bo to jest zespół szkół, jest tylko jedna mała sala, która jest niewymiarowa. Istniała potrzeba wybudowania właśnie sali dla tej szkoły. 6 grudnia została podpisana umowa. Czyli od chwili podpisania umowy firma ma 12 miesięcy, czyli początek grudnia powinna być oddana sala przy szkole podstawowej nr 2. Ona będzie w podobnych wymiarach, będzie 22 na 34 metry, też podobnie trybuny składane na 120 osób z podobnym zapleczem. Sala będzie dobudowana do szkoły od strony ulicy Kościuszki. Będzie połączona łącznikiem ze starą salą na dole? Będzie połączona ze szkołą. Oczywiście stara sala zostaje w szkole, ta mała, niewymiarowa, głównie przeznaczona dla nauczania zajęć WF-u dla dzieci młodszych. Tak został ogłoszony już przetarg. 9 stycznia będzie otwarcie ofert. Mam nadzieję, że uda nam się wyłonić firmę. Jeżeli zostanie firma wybrana, to od chwili podpisania umowy w ciągu 12 miesięcy musi wybudować salę, czyli gdzieś do lutego 2018. Jest troszeczkę mniejsza, bo to będą 22 metry na 30 bez trybun, ale całym zapleczem też socjalnym. W tej chwili szkoła w Kaczonowie to jest jedyna szkoła, która nie ma sali gimnastycznej.